1 września 1939 roku o 4:45 na Westerplatte rozpoczęła się pierwsza bitwa II wojny światowej. 78 lat później, w samo południe nad Suwałkami, rozległ się dźwięk syren. Tak rozpoczęła się uroczystość poświęcona pamięci żołnierzy i ofiar działań wojennych trwających niemal 6 lat. Nazistowskie szaleństwo odebrało życie, jak podają różne źródła, od 60 do 80 milionom ludzi. Ofiarami było 25 milionów żołnierzy, ponad 50 milionów cywilów. Pod pomnikiem zgromadzili się m.in. przedstawiciele władz samorządowych miasta, kombatanci, harcerze, mieszkańcy Suwałk. Uroczystościom towarzyszyła kompania honorowa Suwalskiej Jednostki Wojskowej. Do zgromadzonych przemówił m.in. Czesław Renkiewicz, prezydent Suwałk. Przypomniał pokrótce rys historyczny, wspomniał opór Polaków przed najeźdźcą i nawiązał do kolejnej nadchodzącej rocznicy. Myślę, że ten opór we wrześniu 1939 roku byłby oporem bardziej dłuższym, gdyby nie cios zadany dla nas w plecy przez aneksję ziem polskich, napaść z drugiej strony sowieckiego Związku Radzieckiego, bo wtedy już nie sposób było prowadzić wojnę na dwa fronty i skutecznie bronić się. Pamięć ofiar uczczono apelem poległych, salwą honorową. Mimo strug deszczu zmówiono w intencje ofiar modlitwę, a pod pomnikiem złożono kwiaty.